16 maja wspominamy świętego Szymona Stoka, zakonnika. Szymon urodził się w 1175 roku w hrabstwie Kentu w Anglii. Jako młodzieniec opuścił dom rodzinny i udał się na pustkowie, by tam poświęcić się wyłącznie życiu bogomyślnemu. Cele urządził sobie w pniu starego dębu, stąd jego drugie imię, Szymon Pień, od angielskiego sztok, pień. Kiedy Turcy zmusili karmelitów do opuszczenia Ziemi Świętej, ci przybyli do Anglii, a było to w roku 1237. Szymon wkrótce wstąpił do tego kontemplacyjnego zakonu, a w roku 1245 na kapitule wybrano go jako generała. Podczas jego kadencji karmelici stali się popularnym zakonem w całej Europie. Mieszkając dotychczas zazwyczaj na pustkowiu w eremach, swoje obowiązki duszpasterskie podejmowali teraz także w miastach. Umożliwiała to zmiana w regule, którą wprowadził święty Szymon Sztok. Szymon jest jednak znany przede wszystkim w związku z nabożeństwem szkaplerza. W roku 1251 miał wizję, podczas której Maryja miała mu wręczyć szkaplerz i zapewnić, że wszyscy, którzy będą go nosić, cieszyć się będą szczególnym błogosławieństwem, a po śmierci unikną wiecznej kary. Szkaplerz to długi, rozcięty po bogach płaszcz bez rękawów. Noszą go zakonnicy, ma różne kolory, w zależności od zakonu, biały, czarny, brązowy. Szkaplerz karmelitański przybrał okrojoną formę dwóch płócienek zawieszanych na szyi lub medalika, na którym jest przedstawiany wizerunek Matki Bożej. Szymon Sztok zmarł w opinii świętości 16 maja 1265 roku podczas wizytacji jednego z francuskich klasztorów. Oprócz nabożeństwa szkaplerzowego pozostawił po sobie kilka pism, m.in. o pokucie chrześcijańskiej, kilka homilii, kilka listów oraz dwie antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny. W ikonografii święty Szymon przedstawiany jest jako mnich w habicie karmelitów. Czasami w scenach z Matką Bożą, która wręcza mu szkaplerz lub wraz ze świętym wyprowadza z czyśćca cierpiących. Jego atrybutem jest pies przynoszący chleb. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś świętego Szymona do szukania ze wszystkich sił Królestwa Niebieskiego pośród braci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy zawsze trwali przy Tobie i przyczyniali się do zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.